kompas.org.pl. Zaspaliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Natalia Przybysz teraz jest naszym gościem na Piątym Oku Podróżnika. Zgadzasz się z Jackiem, że w trasie koncertowej nie ma problemu z wegetariańskim jedzeniem? Tak, zgadzam się. Wegetarianizm w ogóle jest leszczarski. No właśnie, to powiedzmy o weganizmie, bo ty jesteś weganką. Też spoko. Ostatnio moja mama przestała być weganką, przeszła na surowe warzywa i owoce i ja się czuję leszczem totalnym. I w ogóle nie wiem, na co narzekać. Czyli jest witarianką. Tak, moja mama. Co powoduje, że ja jestem po prostu, żyję jak pączek w maśle. Mam no dobrze. To udajemy się do Indii i wtedy byłaś jeszcze wegetarianką, tak? Tak. Kiedy to było? 2 dzieci temu, czyli 4 lata temu. Mhm. Opowiedz, co ciekawego widziałaś w Indiach? Czym urzekł cię ten kraj? Ja jestem takim podróżnikiem mało lubiącym się przemieszczać. Dla mnie najgorsza jest podróż tak naprawdę. I nie noszenie plecaków, butów i w ogóle ten motion, taki, który lubią podróżnicy, to dla mnie jest najbardziej uciążliwy. Ja już lubię gdzieś być i po prostu spotykać tego samego dziadka przez 2 tygodnie na tym samym rogu tej samej ulicy. Więc najpiękniejsze były dla mnie 3 rogi ulic w Mysore, gdzie byłam i gdzie uczyłam się na takim kursie nauczycielskim jogi, Ashtanga jogi. I tak naprawdę szkoła, ławka, panna garacz, yoga sutry. Potem pani Manik Bengeri, którą poznałam w teatrze i uczyła mnie śpiewu. Ja lubię takie podróże w środku jakby do wnętrza i uczenie się czegoś w nowym miejscu, coś takiego. Obserwowałaś ludzi? Tak, bardzo mi się w Indiach podoba to, że jest bardzo dużo staruszków. A ponieważ mnie bardzo długo dziadek wychowywał i babcia, to ja się bardzo dobrze czułam tam, bardzo bezpiecznie i wyleczyłam się z różnych takich swoich lęków i fobii. W stylu, że na przykład jestem w domu i na przykład 5 razy sprawdzam, czy jest zamknięte drzwi są w Warszawie, to w Indiach kompletnie mi to przeszło, chociaż tam nie dało się zamknąć drzwi w ogóle. Ponieważ krowy były wyluzowane i ja mogłam wreszcie mieć z nimi kontakt, bo tak jakoś całe życie nie miałam tej okoliczności. Dopiero dzisiaj w Polsce pierwszy raz, właściwie to jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj się odważyłam, bo wróciłam z działki i tam była krowa i normalnie to załatwiłam sobie, że do niej poszłam. Pani była wstrząśnięta, że ja w ogóle mam taką kwestię. Natomiast w Indiach właśnie to było cudowne i jakoś terapeutycznie w ogóle kontakt ze starszymi ludźmi, ze zwierzętami wpłynął na mnie i yoga, i śpiew, i różne takie kolorystyczne aspekty. No właśnie, a świątynie? Bo wszyscy, którzy do Indii się udają, muszą odwiedzić świątynię, czuć tam tak, byłam, nie w zwykłą atmosferę? Byłam w 2 świątyniach. W jednej byłam codziennie, ponieważ na jej dachu przebierałam się w getry. A pan, który był nauczycielem, pan Iyengar, taki starszy nauczyciel w Mysore, właśnie uczył w świątyni. I zajęcia o 5:00 rano były w świątyni, na górze, jakby w zakrystii, coś takiego, to było takie pomieszczenie. Natomiast ja byłam jedyną kobietą, bo tam przychodzili bramini i ze 3 jakichś takich z Izraela chłopaków. I ja nie miałam się gdzie przebrać, więc pan mi powiedział, że go there, change. I tam poszłam i okazało się, że jestem na dachu tej świątyni i że wszyscy śpią, także luz, można się przebierać. To było cudowne. A drugą świątynię zwiedziłam razem właśnie z nauczycielką śpiewu, taką babcią, którą poznałam
na takim spektaklu tanecznym, który był totalnie magiczny, cudowny. Wiadomo, że jak wygląda ten tradycyjny taniec w Indiach, gdzie kobiety mają pomalowane dłonie i to było cudowne w ogóle, bo to był taniec, który opowiadał historię o lwie i kobieta tańczyła na płótnie, co jakiś czas maczając stopy w czerwonej farbie, a na końcu okazało się, że namalowała podczas tańca głowę lwa. No i obok mnie siedziała babcia bardzo miła, w najbardziej wypasionym sari. Karmiła mnie cały czas jakimiś cukierkami. W końcu okazało się, że uczy śpiewu. I tak później już do niej chodziłam codziennie. Grała na harmonium i uczyła mnie. Ale oczywiście wspólnie doszłyśmy do wniosku, że jedno życie to jest za mało, żeby ogarnąć tą muzykę. A już na pewno nie taki kilkumiesięczny wyjazd. No tak, ale tam z życiem po życiu nie ma problemu, bo w Indiach wierzy się w reinkarnację, prawda? Tak, no trzeba się jakoś ustawić i w coś po prostu wierzyć. Córka? Tak, przyszła tu po kamieniach. Może też chciałaby coś powiedzieć o podróży, bo ty z dziećmi podróżujesz. Drugi raz w Indiach byliśmy razem, ja byłam w ciąży, a Anielka była już na świecie. Trudno w taką daleką podróż pojechać? Nie, no jak już się dotrze, to już jest fajnie. No mamy dzisiaj tutaj parę rodzin. Jakieś rady praktyczne w tak daleką podróż dla tych, którzy wybierają się z dziećmi? Można wziąć iPada, od czasu do czasu puścić bajkę, tak od czasu do czasu, żeby tak się mogły trochę wyluzować, no bo w zależności od warunków dzieci potrzebują mieć swoją poduszeczkę i swój kocyk z domu, żeby się coś powtarzało codziennie tak samo i żeby się czuły, że są jednak, że to jest teraz domek nowy. To mi się wydaje ważne. Nie, zostaje z nami. To o jedzeniu teraz, bo w ramach Tygodnia Wegetarianizmu rozmawiamy o tym, co można zjeść w takim kraju. Jacek Klejf powiedział, że nie miał problemu w Indiach, bo to takie miejsce, w którym szanuje się wegetarian. No tak, najwyższe kasty są wegetariańskie, a raczej, no tak, no, jest to cudowne miejsce, absolutnie. Co takiego fajnego tam jadłaś? Pamiętasz? Tak. Najwięcej, nie wiem jak to się dzieje, że tak samo mój nauczyciel śpiewu, który jest Amerykaninem, też jak uczył mnie śpiewu, to uczył mnie też gotować. Tak samo Manik Wengeri uczyła mnie śpiewania, ale wszystko zaczynało się od tego, że musiała mnie solidnie nakarmić i robiła różne pyszne rzeczy. Między innymi robiła Royal Idli, czyli z takiego, powiedziała, że to też muszę, żeby mnie tego nauczyć, to muszę przez tydzień obserwować każdy jej ruch, więc nie mogłam zostać u niej tak 24h. A poza tym ona mówi, że najpierw się modli o właściwe składniki, potem idzie i ona tylko współpracuje z Bogiem podczas gotowania. Royal Idli, Idli to jest taka, to są takie małe jakby placuszki, ale one nie są, one są gotowane, parowane jakby z takiego sfermentowanego, rozdrobnionego ryżu i one wyglądały jak meduzy, bo miały w sobie zatopione różne pojedyncze warzywa, które tak jak jakiś wzór piękny się układały i idli było bardzo zdrowe i w miarę neutralne, tak jakby na tle wszystkich spicy śniadanek i obiadów i kolacyjek. Można było tak trochę odpocząć. Potrzebujemy wizy? Tak. A ile pieniędzy potrzebujemy na taką wyprawę? To zależy. Możemy niewiele potrzebować. Tak mi się wydaje, że jeżeli nie zapowiada nam się za dobra emerytura, to w ogóle powinniśmy wszyscy się tam przeprowadzić. Bo moglibyśmy po prostu wynajmować swoje mieszkania w Warszawie i tam spokojnie żyć. Ja bardzo dobre obiady jadłam za 20 rupii. Za 20 rupii? Tak. Z panami, którzy remontowali coś, nie wiem co, bo nic nie wyglądało w okolicy na under construction, ale oni byli wyraźnie w farbie i miałam wypasione miejsce w cieniu, gdzie były, nie było słońca, ale były muchy, ale spoko. Ale było bardzo dobre jedzenie tam.
składało się z tego, że była jakaś taka tapiokowa curry, ryżyk, papadam i malutko chutneyu. I codziennie właściwie było to samo i nie było nic do wyboru i to było strasznie dobre. I tak. Dziękuję bardzo, Natalia Przybysz, weganka. Czy jakieś pytania do Natalii o Indie? Ma ktoś z Państwa? Jeśli tak, proszę podnieść rękę. Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Podziękowania. Dziękuję. Ja chciałam skorzystać z okazji i upewnić się, czy oby wszyscy idą na Beyoncé w sobotę. Bo jeżeli nie, to ja zapraszam do kulturalnej kafe, kulturalnej, do Pałacu Kultury. Słucham. Na mój koncert. Bo właśnie chciałam zaprosić na piosenki Janis Joplin, które nagrałam na płycie. Mamo, ja chcę ci powiedzieć, że słyszałam hałas pieska. Właśnie. I zapraszam. Kiedy? Jeszcze raz? 25. O godzinie? O godzinie, nie wiem, jakiś no taki... Wieczorem. Wieczorem. Mhm. To zapraszamy. To jeszcze trochę muzyki reggae dla Ciebie do posłuchania z festiwalu Nie Zabijaj, który dawno temu robiliśmy. Jakieś dziękuję. Przesłanie wegetariańskie i wegańskie na koniec? Przesłanie? O Jezu. Polecam kontakt z krowami. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, Natalia Przybysz. Dzięki, że dotarłaś do nas. I dużo pięknych podróży. Tobie również. Jak masz na imię? Aniela. Aniela, tak? Powiesz nam coś jeszcze? Nie. Nie, to też dziękujemy bardzo za spotkanie. Wielkie brawa raz jeszcze.